Bartek, możemy pogadać? Jasne. To chodź ze mną. Wiem, że nie możecie się dogadać w kwestii urlopów. Niestety nie ma teraz wszystkich w pracy, a chciałabym to jak najszybciej załatwić. Przekażesz reszcie to, co ci powiem? Tak, przekażę. Ludzie prosili mnie, abym to z tobą załatwił, bo to ja odpowiadam za grafik. Super. W takim razie powiedz, o co chodzi z tymi urlopami? Z czego wynika problem? No, nie wiemy, jak to wszystko zorganizować. Większość osób chce iść na urlop w tym samym czasie. Nie wiemy nawet, ile z nas musi być w firmie. Mhm. Nie chcę narzucać każdemu terminu urlopu. Wolałabym, żebyście się sami dogadali. Ja jedynie proszę, aby w każdym tygodniu w firmie było co najmniej 10 osób i abyście ustalili terminy urlopów do 6 czerwca. Czy to jest dla was ok? Myślę, że to dobre rozwiązanie. Fajnie, że dajesz nam wolną rękę i przypominasz, co jest ważne dla firmy. Jest jeszcze jedna sprawa. Zauważyłam, że odkąd zaczęło się to wdrożenie Kaizen, poświęcacie na nie sporo czasu, a przez to mamy problem z realizacją planu. Ludziom spodobało się, że mogą mieć wpływ na swoją pracę. Wiesz, ile rzeczy jest do poprawienia? No, rozumiem, ale pamiętajcie, że Kaizen to droga, a nie cel. Celem jest zawsze realizacja planu produkcyjnego. Jeśli go nie wykonamy, to nie dostaniemy nowych zamówień, a wtedy nie będzie czego doskonalić. No tak, masz rację, ale co teraz? Mamy przestać proponować te ulepszenia? Nie, oczywiście, że nie, ale powinniśmy zrobić coś, by wilk był syty i owca cała. Musicie pamiętać o realizacji planu, bo to nasz priorytet. A jednocześnie zadbać o to, by ludzie nadal mogli wnosić propozycje ulepszania naszych działań. Masz jakiś pomysł, jak pogodzić te dwa interesy? Może dobrym pomysłem byłoby zrobienie specjalnej skrzynki Kaizen. Moglibyśmy do niej wrzucać spisane na kartkach propozycje ulepszeń, a pod koniec miesiąca wspólnie je przeglądać i decydować, które pójdą do realizacji. Dzięki temu skupimy się na produkcji, ale równocześnie nie zaniedbamy udoskonaleń Kaizen. Co ty na to? Dobra, podoba mi się to. Wygląda na to, że udało nam się znaleźć dobre rozwiązanie. Cieszę się i bardzo ci dziękuję. Tak jest, wszystko mamy ustalone. Dzięki, wracam na linię.